286. Tak wygląda. Dzika plaża i tam statki stojące na redzie. Jedziemy dalej. Już teraz będziemy tutaj plażą szli. Tam widać już coś tam się dzieje, a tu jest pusto. Nie ma nikogo. Już uszłem jakieś 3 km. W większości przez las. I teraz sobie brzegiem będziemy wędrować do ujścia Wisły, które jest właśnie tam widoczne. Ciepło jest, nie ma dużego wiatru, przez to morze spokojne. No, a tam widać raz, dwa, trzy, cztery, pięć statków i to dość sporych. Co najmniej te trzy albo cztery są dość duże. A wydawało mi się, że te wejście to jest takie nieoficjalne, dzika, jednak jest oznaczone. Czy co jakiś czas te wejścia są bardziej lub mniej utrzymane, ucywilizowane, ale są. Przyjemny wiaterek od morza. Idziemy dalej. No i brzeg morza. Zatoki. Tam kierunek Krynica Morska. Tam mniej więcej znajduje się Hel. Ujście Wisły, za tym jest Gdańsk, Gdynia. Z daleka widać nawet w Gdyni najwyższy budynek. W nocy oświetlony. No, takie tu ma wybrzeże charakter jeziorowy. Tu jest taka ptasia łacha. No i to jest taka zatoczka. Tam jest ujście Wisły. Ja nie wiem, czy tu się uda przejść w ogóle. A jeszcze kawałek zostało. No, próbujemy. Gdzieś tutaj bokami zobaczymy. Może tu. Jest coś wydeptane, pewno się uda. Woda jest niżej, jakby była wyżej, to może by było gorzej. Ale naprawdę jest ładnie, raj dla ptaków. Tam jakiś właśnie fotograf był i sobie filmował te, fotografował te ptaki. A tam jest masa tych. Obszar lęgowy. I łabędzie, i kaczki, krzyżówki. Ptactwo takie tradycyjne. Błyski. Fajnie, spokój. Obszar chroniony, co prawda, ale jest to jakaś zwyczajowa ścieżka i widoczne statki.
Takie tu labirynty. No i jesteśmy przy ujściu Wisły. Gdzieś tam się przejdzie, albo się nie przejdzie. Jakieś dzikie przejścia są. Ludzie to sobie zawsze ścieżkę zrobią gdzieś. No pewnie. Myślałem, że to będzie bardziej niedostępne. No i proszę. No, no i jesteśmy przy ujściu Wisły. To jest Wisła. Statki i otwarte morze. Że to nigdy tu nie byłem jeszcze. Na promie, w Świbnie, Mikoszewo, Świbno, to tak, ale to ponad 20 lat temu, tu jeszcze nigdy, tym bardziej na pieszo. Rejsy na foki. A, bo tam pewno są na tych łachach piaszczyste foki. Jak się uda, to zobaczę. A jak się nie uda, to dupa, ważne, że zapłacono za rejs. Ha. Jak wyjazdy na dorsza, no trudno, czasami się nie uda. No i tak wygląda ujście jednej z najpiększych, a jednocześnie najbardziej zaniedbanych rzek w Polsce, a jak nie w Europie. Też niewątpliwie uroki swoje ma. W zależności kto będzie z niej korzystał i do czego ma służyć. Na turystykę, spływy, walory widokowe jak najbardziej, ale użytkową rzeką to niestety nie jest, w niewielkich fragmentach co najwyżej, nic poza tym, ale jest piękna. Dobra, no teraz tu się kończy to betonowe nabrzeże i zobaczymy co to dalej, czy w ogóle my tu jesteśmy legalnie, bo tu jest chyba tak. Wstęp zbroniony, grozi utonięciem. No to chyba tam. No ładnie. Kurczę, utonął i co wtedy? Przebudowa ujścia Wisły. Aha. Dobra, póki co nie utonęliśmy, idziemy. I już wracamy, już nie brzegiem, tylko gdzieś tutaj do tej trasy rowerowej będziemy musieli się dostać pewnie. Kaptaszysko takie jak na gople. Kormoran czarny, tak zwany. Rybojad i szkodnik. No, taki dumny. Tak, to jest twój dom. Ja ci tu wlazłem, sorry, idę. Tak, te kamyszki są poukładane sprawnie. To nie wszystkie są naturalne, proszę. No, bardzo ładnie. Dobra, to idziemy dalej.
gdyby nie ta kamienna ścieżka, to bym miał wątpliwości, czy tu można przejść. Ale chyba jest tu przejść. A z tej strony już są jakieś tutaj rozlewiska. Także nie mam odwrotu albo z powrotem, albo do przodu, w bok już się nie da. Ale ładnie jest. O, tam są już te trzcinowiska i rozlewiska przy ujściu Wisły. Dwa bunkry zachowały się w doskonałym stanie w okolicach przekopu Wisły, Mikoszewie. Jeden znajduje się kilkanaście metrów od przystani promu Świbno-Mikoszewo, drugi znajdziecie przy pieszej ścieżce prowadzącej wzdłuż Wisły do ujścia Przymewiej Łasze. Przeprawa promowa była miejscem ewakuacji niemieckiej ludności, a także transportu więźniów z obozu Stutthof. Był to ostatni bastion broniących się, wyczerpanych i zdziesiątkowanych sił niemieckich. Walki trwały tam do ostatniej chwili. Miejsce zbrodni jakiejś. Uciekamy. Bez tej nawigacji to aż zgubić bym się nie zgubił, ale na pewno bym nie poszedł tak, jak bym chciał. A zaraz sobie rozkminimy, którą tu ścieżkę wybrać. No bo jest ich kilka. Na pewno którąś z tych, albo tą, albo tą. Bo tam jest w kierunku morza, to jeszcze jak ktoś szedł. No ale jest tu fajnie. Także ta nawigacja robi swoje. Takie malownicze polanki w środku lasu, gdzie naprawdę można było zrobić fajny biwak. Tam na tym parkingu, który mijaliśmy, tam kilka osób nocowało, takich w kamperach. Jest niedaleko do morza i parking, autobus nawet był. Czyli miejsce takie, gdzie można dojechać w miarę blisko morza. A nasza dróżka wygląda tak. Jesteśmy na 10 kilometrze dzisiejszej wycieczki. No to jeszcze powinno zostać gdzieś około, nie wiem, 3 km do miejsca startu. Spokojny las. Pogoda idealna na takie wycieczki piesze. Prawie jak w górach. Dość stromo. Aby trzeba było wejść, a teraz idziemy w dół. No i kilka
15 metrów w dół. Już niedaleko. Jeszcze chyba coś nieco ponad kilometr. Albo lepiej troszeczkę inną drogą wrócę. Ale już praktycznie później zejdę się z tą samą, którą wyruszałem. No i już widać drogę, ulicę Rybacką, gdzie antarze, czyli udało się po blisko, no po ponad 13 km skończyła się nasza wędrówka. I ulica Rybacka, miejscowość Jantar. A dzięki za wspólne oglądanie. Na razie, cześć.